jeszcze raz to będzie. Panie mój dziewczyny, to słyszysz? Halo, halo. No teraz już chyba jestem słyszalny. To już rozpoczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w sołectwie Lubajny. Temat dzisiejszego spotkania dotyczy ewentualnego objazdu drogi numer 7 tu wzdłuż, znaczy po drodze powiatowej. I chciałbym na dzisiejszym spotkaniu, słuchajcie, przywitać pana starostę ostrowskiego, pana Andrzeja Wiczkowskiego. Witam serdecznie. Chciałbym wam powiedzieć, że jest również z nami pani Małgorzata Ostrowska, dyrektor zarządu dróg, czyli są to dwie osoby, które w jakimś sensie, mogę powiedzieć, odpowiadają za tą drogę i sprawują nadzór nad drogą powiatową. Chciałbym również powitać przedstawicieli firmy Budimex, która właśnie złożyła taką propozycję, żeby objazd odbywał się tą drogą. Chciałbym tu przywitać pana Marcina Misiora i pana Roberta Kiszelewskiego. I to są panowie, to są kierownicy robót, czyli bezpośrednio też odpowiedzialni tutaj za pracę na kontrakcie budowy obwodnicy tutaj siódemki i drogi numer 16. Proszę państwa, temat dotyczący ewentualnego objazdu przez jakiś czas, mogę powiedzieć, budzi emocje, oczywiście jest dla większości z państwa znany. Jak byłoby to poprowadzone? Pozwólcie, że w wielkim skrócie, bo bardzo dobrze znacie teren, czyli pojazdy, ruch pojazdów skierowany byłby z drogi numer 7 przez stację Szela w kierunku właśnie Lubań poprzez ulicę plebiscytową leżącą na terenie miasta. Następnie droga skręca w kierunku cmentarza, czyli to jest ulica Olsztyńska, która przechodzi w drogę właśnie powiatową w kierunku Lubań. Dalej przez Lubajny, proszę państwa, przez przejazd kolejowy, który będzie przejazdem strzeżonym i dalej do drogi krajowej numer 16, gdzie w ramach, prawda, tego włączenia się musiałoby się tam znajdować rondo i tam powstało właśnie w ten sposób skrzyżowanie rozwiązane za pomocą rondo. Proszę państwa, taką propozycję złożyła firma Budimex. Chciałbym wam powiedzieć, że ten projekt został uzgodniony, sama propozycja objazdu została uzgodniona przez Generalną Dyrekcję, bo wtedy ta droga powiatowa nabiera ciągu drogi krajowej, staje się drogą krajową i z tym związane są pewne wymogi. Wymogi są następujące, że droga na całej długości ma mieć minimum 6 metrów. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że praktycznie w żadnym miejscu obecnie droga nie ma 6 metrów szerokości. Może w wyjątkowych miejscach ma, ale w większości nie ma. Czyli, proszę państwa, żeby taki ruch się odbył, ta droga wymaga przebudowy.
Chciałbym Państwu powiedzieć, że absolutnie nie jestem fachowcem, ale z mojej wiedzy, bo kilkakrotnie spotykałem się z przedstawicielami firmy, praktycznie na całej długości wymagana jest przebudowa drogi, żeby dostosować ją do wymogów właśnie objazdu, czyli żeby mogła spełniać te minimum 6 metrów. Następna i mogę powiedzieć dla mnie najważniejsza sprawa to jest bezpieczeństwo mieszkańców, bo droga jest powiatowa, warunki stawia w jakimś sensie generalne, ale dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, którzy raz mieszkają przy tej drodze, którzy dwa korzystają z tej drogi i włączają się do tej drogi. I tutaj, proszę Państwa, naprawdę jest szereg warunków, które musi spełnić firma Budimex. Raz, żeby zyskać akceptację i mogę powiedzieć generalnej dyrekcji, ale przede wszystkim również, proszę Państwa, taki projekt organizacji ruchu musi zyskać akceptację policji. I też mogę powiedzieć, to jest też związane z pewnymi wymogami. Co jest niezbędne na pewno, żeby prawda, te wymogi osiągnąć? Poszerzenie, to już mówiłem o tym. Jak to poszerzenie może się odbyć, to dzisiaj trwają, mogę powiedzieć, prace nad tym, w którym miejscu może być to wylewka asfaltowa, w którym miejscu mogą być to płyty, bo należy o tym wiedzieć i wszyscy o tym bardzo dobrze wiecie, że wzdłuż drogi jest bardzo dużo, mogę powiedzieć, innych urządzeń infrastrukturalnych, szczególnie chodzi o światłowody, o kable i tam, gdzie takie urządzenia się znajdują, proszę Państwa, no nie ma mowy, żeby kłaść jakąś nalewkę, tylko może być to przykryte płytami. Dalej, względy bezpieczeństwa, które jeszcze raz podkreślam, dla mnie są najważniejsze. Chodzi o to, żeby zapewnić ruch pieszy. Wiemy o tym też, że na tej drodze i wy korzystacie głównie z tej drogi, odbywa się też ruch rowerowy. I chodzi o to, żeby maksymalnie, prawda, zminimalizować jakiekolwiek, prawda, trudności dla tego ruchu. Dlatego potrzebne jest odpowiednie pobocze. Ciężko powiedzieć, proszę Państwa, czy na tym etapie już można budować chodniki, bo to też nie jest tak, że bez projektu, bez dokładnego rozeznania terenu, żeby można było to od razu zrobić. I tutaj na etapie, mogę powiedzieć Państwu, zgody na to, żeby ten przejazd się odbywał tą drogą, będą, mogę powiedzieć, wtedy najbardziej intensywne prace, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Na pewno w przypadku Lubań, proszę Państwa, tam gdzie ludzie mieszkają, gdzie bezpośrednio są przy drodze, na pewno są potrzebne te ciągi pieszo-rowerowe. Dalej, część Lubań jest po prostu nieoświetlona i też nie wyobrażam sobie, żeby dalej taki stan rzeczy był, bo to też zagraża bezpieczeństwu. Proszę Państwa, dalej, zatrzymują się autobusy i też w pewnych miejscach nie ma zatok autobusowych. I to są, proszę Państwa, rzeczy, mogę powiedzieć w tym momencie, dla mnie najważniejsze, ale zapewniam Państwu, że jeszcze nie wszystkie są mi znane. Ja miałem okazję spotkać się z mieszkańcami, tymi, którzy najbliżej mieszkają drogi, wręcz mogę powiedzieć, którzy bezpośrednio sąsiadują i też szereg uwag od strony tych mieszkańców usłyszałem. Wczoraj miałem okazję spotkać się z obiema radami sołeckimi i ze Zwierzewa i Lubań i kolejne uwagi, też tutaj bardzo liczne uwagi, prawda, ze strony pana sołtysa i bardzo dobrze. I ja wierzę, że tych jeszcze uwag, które dotyczą bezpieczeństwa tej drogi, będzie bardzo dużo. Proszę Państwa, teraz kwestia, uważam, najważniejsza, no bo tu akurat trzeba podjąć decyzję. Ja nie mówię, że w tym miejscu trzeba podejmować decyzję, bo ja bym chciał Państwa poinformować, jak to wygląda, bo decyzje jeszcze nie zapadły. Na co dzień korzystacie z tej drogi, na pewno zauważyliście Państwo i jest to również znane, tu mogę powiedzieć dla zarządcy drogi, że jeśli robi się w tej chwili jakikolwiek korek na siódemce, to i tak ludzie korzystają z tego objazdu, pomimo że ten objazd oficjalnie nie jest wskazany. Nawet, proszę Państwa, w sobotę podobna była sytuacja teraz, zresztą to jest nagminne. Ludzie i tak korzystają z tej drogi i jeśli będą utrudnienia na siódemce, a wszyscy wiemy, że te utrudnienia na siódemce już są na odcinku Miłomyn-Ostróda, za moment Ostróda-Olsztynek, dalej, proszę Państwa, Nidzica-Napierki, jedna siódemka, no, o ile mi jeszcze wiadomo, proszę Państwa, to mogę poinformować, że jutro prawdopodobnie będą otwierane oferty na kolejny remont odcinka siódemki, czyli od Nowego Dworu Gdańskiego do Gdańska, czyli jeden wielki plac budowy. I teraz może wybiegając, proszę Państwa, naprzeciw pytaniu, jaki będzie ruch, czy te 20
parę tysięcy pojazdów, które faktycznie porusza się dzisiaj siódemką, czy to będzie podobna skala, czy jaka będzie to w ogóle skala pojazdów, to dzisiaj jest ciężko powiedzieć, bo każdy z nas, jeśli gdzieś napotykamy korek, szukamy rozwiązań, zawsze szukamy rozwiązań zastępczych, żeby dojechać szybciej, powiem szczerze, taniej. Jeśli, proszę Państwa, budowa będzie trwała 2 lata, to wierzę w to i uważam, że tak będzie, że większość kierowców będzie omijała ten odcinek. Nawet przyjeżdżając teraz, proszę Państwa, do Was, czy dzisiaj jestem tu po raz wtóry, czy byłem wczoraj, czy przedwczoraj, stojąc na światłach koło prawda, stacji BP, najczęściej są to rejestracje nasze, tu z województwa warmińsko-mazurskiego i rejestracje warszawskie. I teraz jak się zachowa ruch lokalny? Ciężko powiedzieć, ale nie wierzę, żeby Olsztyn jechał do Gdańska przez Ostrudę. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Dalej, jeśli już podjęliśmy działania, proszę Państwa, żeby w Płońsku była tablica na siódemce i zachęcała kierowców do omijania tego odcinka przez trasą numer 10 w kierunku Torunia i dalej jedynką do Gdańska, no to mówię, to nie trzeba robić doświadczeń, ale na pewno tak się stanie, że ten ruch pojazdów będzie znacznie mniejszy. Jaki on będzie, na tym, w tym miejscu nikt nie jest w stanie stwierdzić. Tak samo, proszę Państwa, tak jak fakt, że będą oczywiście dodatkowe trudności, że tych pojazdów będzie więcej, ale ile, to ja bym nie chciał takiej dyskusji prowadzić, bo uważam, że nikt z nas nie jest rozsądnie w stanie tego po prostu na dzień dzisiejszy wyliczyć. Chciałbym, proszę Państwa, żeby ewentualny objazd spełniał takie warunki, jeśli kiedyś podróżowaliście Państwo nad morze do Stegny. Był taki moment, że siódemka była również w remoncie. Jechaliśmy przez miejscowość Marzęcino i tam też był objazd, też po drodze powiatowej. No i powiem szczerze, droga została z barierkami, z ciągiem pieszo-rowerowym. Chciałbym również, żeby takie efekty zostały po tym kontrakcie. Jak to się ułoży, proszę Państwa? No, staramy się, żeby to pewne kwestie przewidzieć i pewne rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć i chciałbym, żeby właśnie te wymogi bezpieczeństwa były zapewnione w trakcie realizacji kontraktu. No i oczywiście chciałbym, żeby po kontrakcie, po realizacji kontraktu ta droga oczywiście była i odnowiona i żeby obok drogi powstał właśnie ciąg pieszo-rowerowy, którym będziemy mogli spokojnie, prawda, znaczy, czy wy będziecie mogli skorzystać z tego ciągu. I to nie są, proszę Państwa, żadne mrzonki, obiecywanki, bo takiej mniej więcej treści porozumienie, które będzie zawierało, co firma zostawi, co firma zrobi, taką treść porozumienia będzie mógł podpisać starosta, bo jest właścicielem drogi i na pewno chciałbym być partnerem, bo nie uchylam się od odpowiedzialności tutaj za Państwa bezpieczeństwo. Następna sprawa, proszę Państwa, to co jeszcze raz powtórzę. W takich sytuacjach, zresztą rozmawiając nie tylko z firmą Budimex, ale jeszcze z innymi firmami, tam gdzie prace były prowadzone, najczęściej jest tak, że te wyznaczone objazdy na pewno spowalniają ruch. Jeśli spowalniają ruch, to powiem szczerze, to jest podstawowy warunek bezpieczeństwa. Tam gdzie nie ma spowolnienia ruchu, najczęściej dochodzi no, po prostu do wypadku. Tutaj takie spowolnienie ruchu będzie. Następna sprawa, proszę Państwa, oczywiście taki ruch, nie chcę mówić, że musi być kontrolowany, ale musi też się odbywać pod nadzorem i też takie działania podjęliśmy, że będzie monitorowany praktycznie codziennie przez policję. I to są te podstawowe informacje. Chciałbym oczywiście od Państwa usłyszeć dodatkowe informacje. Może jeszcze trzeba na inne rzeczy zwrócić uwagę. Następna sprawa, jeśli, proszę Państwa, nie wszyscy mieszkają bezpośrednio przy drodze, ale jest tutaj, proszę bardzo, duże skupisko mieszkańców, jest duży zakład pracy i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było ręczne kierowanie ruchem, bo absolutnie raczej wykluczamy światła, bo tylko światła jeszcze dodatkowo spowalniają ruch. Podobnie jeśli chodzi o organizację ruchu na skrzyżowaniu z drogą do Zwierzewa. Takie możliwości oczywiście istnieją. Może tyle. Chciałbym tutaj oddać głos w tym momencie panu staroście. A następnie może jeszcze parę słów, jeśli będą pytania tutaj bezpośrednio do wykonawców. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Te spotkania zawsze w Łajnach czy w Nowym Siedlisku są specyficzne, nawet ze względu na to, gdzie się spotykamy. Pan wójt nakreślił jak gdyby
te główne zasady porozumienia, które ma być zawarte. I chciałbym powiedzieć, że nie jest to też mało kosztowne, jeżeli chodzi o przystosowanie tej drogi. Bo trzeba też to powiedzieć, że droga jest w niezłym stanie. Chyba jedna z najlepszych dróg w powiecie. Ta wasza, ze względu na to, że otrzymywaliśmy środki na jej naprawę z przejazdów tych wysoko, czy no, jeżeli chodzi o długość. I teraz wymogi Generalnej Dyrekcji wskazują na to, że ona ma być poszerzona. I to daje możliwość rozwiązania czy wybudowania tej ścieżki rowerowej przyszłości. Znaczy w przyszłości, w sensie takim po zamknięciu tego ruchu, bo nikt nie wykona tego zgodnie z projektem, bo tego projektu nie ma w tej chwili. I to trzeba też jasno powiedzieć. Nie. Ja mówię o tym, że prace budowlane podlegają określonym rygorom. I żeby wybudować chodnik z Lubań do Ostródy, to trzeba mieć dokumentację i trzeba mieć wszystko przygotowane. Takiej dokumentacji w tej chwili nie ma. Ja mówię o faktach. No to znaczy, że ty zaspał. Nie zaspał, tylko ja mówię o faktach, które teraz są. No to wstyd. Tak, tak. I to jest najważniejsze dla nas wszystkich. Jeżeli chodzi o sytuację tą proponowaną, na pewno przyczyni się do utrudnień w ruchu kołowym. Na pewno, bo my jesteśmy po rozmowach z miastem. Ten ruch kontrolowany, który miał przejechać przez miasto, jeżeli byśmy zaproponowali ruch jak gdyby tylko samochodów osobowych, to myślę, że to jak gdyby było akceptowalne przez miasto. A dlaczego nie może być? No, nie, no, no przecież tu, gdybyśmy chcieli ręce umyć, to byśmy podpisali i nas by tutaj nikogo nie było. Ostatni raz. Prawda? Ale pewnie ostatni prawda? Raz. Może następny raz. Ale czemu nie byście osobowych przez miasto, a ciężarówki nie, tędy? Nie, posłuchajcie, bo jeżeli tak będziemy rozmawiać, to trudno ta dyskusja będzie. Będą pytania w trakcie i ja bym prosił, żeby w ten sposób. I teraz słuchajcie Państwo, no wszystko jest możliwe. I po to my jesteśmy tutaj, żeby Państwa wysłuchać. Wszystko jest możliwe. Nie no, przecież tu mówię, że wszystko jest możliwe i po to tutaj my jesteśmy, żeby jak na każdym spotkaniu. To nie wszyscy mówią, nie tylko jeden mówi, a jak się ktoś odezwie, no to już jest nierealne. Ale będzie czas. Jak mówicie o tym, że mamy wybudować teraz chodnik, to jest nierealne. Mówię to jasno i wyraźnie. Jeszcze siódemko codziennie, od dwóch dni jest otwarty ruch drogoboczno przez Miłomy. I co jest, panowie? Korsocjum? Policja reguluje ruchem, tak? No jak nie? No jak Budimex, jak policjant stoi i reguluje ruchem dzisiaj, no jak nie? O to chodzi, że po prostu to wszystko jest nierealne. No jest tak zakorkowana droga, że ja z pozycji nie wyjadę. No bo tak będzie, panowie. No, jechałbym się siódemką? Przy każdym gospodarstwie będzie stał policjant. Przy każdym postawicie w tygodniu. Postawi pan policjanta przy każdej posesji? No bo w tej chwili jest nawet ruch nieprzestrzegany. Inwestycja na siódemce zaczęła się od 2012 roku, zgadza się? No niech będzie w 6, już nie w 12. Gdzie jest dyrekcja dróg? Urząd Miasta, Urząd Gminy i konsorcjum. Nieważne, który, czy to robił Strabak, czy teraz robi Budimex. Gdzie dzisiaj panowie byli do tej pory? Obudziliście się na 5:12? No jak nie? Proszę Państwa, no dobrze, panie burmistrzu, nie ma problemu, proszę bardzo, chce pan powiedzieć, okej, okay. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak się składa, że ja od 50 lat mieszkam przy tej drodze i mogę najwięcej powiedzieć. Chyba najbliżej z Was wszystkich. W związku z tym chciałem powiedzieć tak. Gdyby ktoś tutaj zaproponował wysypisko śmieci, to by był mniej absurdalny pomysł niż puszczenie siódemki przez Lubajnę. A, to jest samo w sobie absurdalne. Proszę Państwa. Ja się dziwię, panie wójcie, bo myśmy rozmawiali, to nas poróżniło, kiedy współpracowaliśmy i w dziedzinie ochrony środowiska, że
tak dalece nieodpowiedzialnie podjęliście panowie rozmowy z Budimexem. Dlaczego Budimex zaproponował to rozwiązanie? Bo ono jest dla tej firmy najtańsze. Czy my mamy się troszczyć o to? Oni wygrali przetarg, mają pieniądze i oni mają rezerwowe wyjścia. To nie jest to odpowiedzialność mieszkańców Lubajna, ani Zwierzewa, ani Ostródy, jak ma przebiegać. Jeżeli mówimy o sprawie bezpieczeństwa, panie wójcie, absolutnie się zgadzam. To powinna być priorytetowa sprawa. Natomiast trzeba podać fakty, jak rzeczywiście ten ruch się odbywa. I teraz kiedy słyszę, panie wójcie, to mnie najbardziej przeraża, że no ruch niby tam jest koło 20, prawda, tysięcy, ale to może będzie mniej. To tak jakbyśmy przystąpili do budowy domu i nie określili kosztów. Może cement będzie tańszy, jak będziemy budować, może cegły i tak dalej. Trzeba się opierać na faktach. A więc tak, te 23 tysiące, proszę sobie wyobrazić, zjeżdża, ja państwu króciutko piszę, będzie zjeżdżać, no powiedzmy od Warszawy, wjedzie w 16, nikt nie mówi, że na 16 będzie koszmar. 23 tysiące plus 18, 15, 18 tysięcy. Będzie najbardziej zatłoczony w Polsce odcinek drogi. To jest koszmar, nawet jeżeli ktoś będzie próbował, a często z Lubaj niektórzy ludzie jeżdżą, to tam już w ogóle nie przejedzie. Teraz, proszę państwa, wszyscy przechodzą mimochodem koło linii kolejowej. Jest przejazd. I teraz państwu powiem tak, na przykładzie, trzeba mieć wyobraźnię. Przez siódemkę, jak się przejeżdża, jeżeli są czerwone światła dla tych jadących z Warszawy do Gdańska i odwrotnie, to dzisiaj po horyzont są samochody, korki. Ten cykl jest kilkadziesiąt sekund. Na pociąg się znacznie dłużej czeka, po kilka minut. Proszę państwa, a więc praktyka, nie trzeba dłużej wyobrazić. Praktyka będzie taka, że te samochody będzie wieczny korek. I teraz, kiedy pan wójt mówi, że spowolnienie ruchu to jest coś dobrego, to proszę państwa, ja powiem, od strony chociażby ekologicznej. Ja sobie dokładnie policzyłem, 23 tysiące na dobę, nawet jeśli 10% ubędzie, to wyobraźcie sobie państwo, że ten jest ruch lokalny. A ja go zbadałem, ja od 2 tygodni się tym zajmuję, ja liczę przez okno, ile jeździ. Czy wiecie, ile tu się porusza lokalnie samochodów w ciągu doby? Bardzo dużo. Od 2,5 do 3 tysięcy. Wszyscy zdziwieni byli. Od 2,5 do 3 tysięcy, jeżeli nie chcecie państwo, to sprawdźcie. To czyli nawet jak 10% odejdzie, to nasz ruch lokalny te 23 tysiące będzie mieli. 23 tysiące dziennie przez 700 dni. Wiecie, ile daje? Ponad 16 milionów samochodów w ciągu 700 dni będziemy musieli tutaj przepuścić. Proszę państwa, ten ruch będzie stał. Jest to 6 km przez Lubajny. Średnio na kilometr, liczę leciutko, każdy samochód spali 1 litr paliwa, bo będzie stał to nawet więcej, tyle więcej spalał. Ja łaskawie liczę. Czyli codziennie będą 3 duże cysterny na tej drodze spalane paliwa. Pod naszymi domami, prawda, i tak dalej. To się nie łosi. Te toksyczne związki będą spalały tutaj. Na państwa ogródki, będą je wdychać dzieci, będziecie je wdychać. Panie burmistrzu, przez pytania. Tak, dopiero. No chwileczkę, ale ja fakty, bo tego zabrakło. W tym, co mówiłeś, faktów zabrakło. Proszę państwa, zafundują nam koszmar. Nikt nie mówi, kto zapłaci za stres rodziców, którzy dzieci do szkoły posyłają. Każdy wyjazd i przyjazd przez te 2 lata będzie koszmarem dla nas. Tu będzie wiecznie stał, to nie trzeba dłużej wyobrazić. Proszę państwa, nawet jeśli się państwo zdecydują na taki krok, to ja twierdzę i proszę mnie za słowa trzymać, że po miesiącu nie wytrzyma droga i ludzie. Tyle w skrócie.